No i co? I piękni jesteście widzowie, jak zwykle witam serdecznie. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Taką teorię mam. Moja teoria brzmi, że magowe kompozycje, a raczej... Kurczę, ujmę to inaczej, bo... Umówmy się, że w TFT możesz obrać dwie drogi. Obrażeń fizycznych oraz obrażeń magicznych. Z fizycznych masz mnóstwo rzeczy, masz Gravesy, masz Zaje, masz Cyphery, masz różne pierdzielety, Olafy, pełno tego jest. Natomiast droga obrażeń magicznych jest troszkę węższa i smutniejsza. I myślę, że taka trochę niedokochana. Dlatego myślę sobie, czy nie pójść w tym kierunku jakby, czy jej nie wypieścić i po prostu nie zostać zwolennikiem tej drogi. Dlatego też wziąłem łezkę. Wziąłem łezkę i kombinujemy. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, czy zagram to jak cyc i przegram. Czy może jednak jest w tym jakiś se... Wow. Nunu Dragon Mancer, pamiętajcie, że to jest coś, czego się nie da zignorować. To jest coś, co jest po prostu OP. Nie zaprzeczysz temu, bo takie są fakty. Natomiast potencjalny front z Guardianów jest w powietrzu. Przyjaciele, codziennie o 21 streamuję na Twitchu. Wspinam się po ścieżce, kurczę, Diamentu 2. Zapraszam serdecznie, gdyby ktoś chciał w tym uczestniczyć. Jest mi zawsze bardzo miło, jak wpadacie. Guildheart i takie rzeczy wspaniałe. Weźmiemy sobie rękawiczki, bo to może nam dać jakąś przewagę. Złapiemy coś takiego. Jest tutaj Mage. Evoker, pyk, mamy takie coś. Teraz pytanie, czy chcemy puszować level. Czy to jest w ogóle... No tak, mamy dwójkę, możemy spuszować, dorzucić Guardianów i zobaczyć, czy zwyciężymy. Jeśli zwyciężymy, to super. Jeśli zwyciężymy, to będziemy mieć 10 golda, a jeśli nie, no to coś sprzedam. Wlada. Wow, karma level 2, ale ja to wygram, bo ja mam Warmoga. No i mam szybko kropkowego siwka, który jest tutaj zdecydowanym faworytem w tym zestawieniu. O kurde, no Secik, jesteś grubachem. Trzeba przyznać. Ładnie go nakarmili, dobra, kopa trzeba je sprzedać. Pięknie. Także mamy ekonomię i mamy poziom czwarty. Mamy też łezkę. Oczywiście grając drogę maga, myślę cały czas o Aoshinie. Mam też bardzo ciekawego Dragon Mancera. I co? Tutaj mam potencjalnie 3 golda. To jest 16. A to jest 18 i tutaj jest 19. Jeśli bym wygrał, mogę mieć 20 golda już w tej chwili. I czy to jest... czy to jest to? Wydaje mi się, że to jest to. Powinienem zrezygnować z pary leonek, żeby zrobić ekonomię taką potężną. Tak myślę, że to jest to. Stage'u 2-2. A wydaje mi się, że tak to się skończy właśnie, że będę mógł to zrobić. Teraz Hand of Justice się trafił. Szybko kopkowy, dalej tam w pracy jest. No to robimy to. Pyk. I jeden golda. Z soluwy. Także mamy 20 golda w stage'u 2-2. Bardzo ciekawe wszystko to jest. Bardzo ciekawy obrót sytuacji. Ale myślę, że... to był dobry wybór. No i teraz nie jestem w stanie przepchnąć tej ekonomii dalej. Dlatego działamy na 20. Ale
Mógłbym dodać tutaj level i zwiększyć szansę na wygranko. Dobra, zróbmy tak. I teraz mam tutaj jednego golda mi brakuje, ale wierzę, że dodanie tej postaci sprawi, że teraz zwyciężę, że zwiększę swoje szanse i zwyciężę i ten gold do mnie tutaj wróci. Także tutaj wszystko jest precyzyjne. Precyzyjne jak nie wiem. Bardzo wierzę w ten swój stół, jak widać. I słusznie. Zobaczcie, co się dzieje. Trzeba przyznać, że rękawiczki w tym etapie gry to jest właśnie to. Także jesteśmy. Stage 2-3, 20 golda, 5 level. Są szanse na fajne jednostki. Jest. Jest ładnie. Na pewno mam najlepszą ekonomię z całego lobby. Bo mało kto tutaj ma 20 golda bez jakiegoś specjalnego augmentu. To tylko my jesteśmy takimi wariatami. A wiecie dlaczego? Bo dostaliśmy tylko jeden komponent. Ja pierdzielę! Tylko jeden komponent dostałem. Szkoda gadać. Szkoda, szkoda szczepić ryja. No dobra, no to wezmę jeszcze jedną łezkę, bo za mało mi. Dobrze, że te rękawiczki wziąłem, bo ja w ogóle nie wiem, co ja bym zrobił na tym jednym komponencie. To nie powinno być legalne. Uuu, kurczę, Blade. No to co? No to trzeba teraz zrobić pivot. Trzeba zrobić jakiś pivot sensowny. Kurde, to sensowny zrobiłem ten pivot. Dobra, spierdzieliłem to, ale spokojnie. Tego Afeliosa powinienem wrzucić i powinienem coś tam poświęcać. Dobra, wierzę, że dwa smoki w takim etapie gry muszą wygrać. No kurde, no to co ja tutaj będę gadał? No i ty będziesz miał łezkę. Ale już się ta gra ciekawa zrobiła w tym momencie. Dobra, zwyciężymy, więc robimy ekonomię. A, już mogę i tak ekonomię, bo dostałem golda przecież. No to niezła gra sytuacyjna. Zrobię takie coś. Dark Flight. Mógłbym to poświęcić, żeby dostać rękawiczki, ale to chyba nie ma sensu i tak. Natomiast poświęcę to, żeby Suede dostał hapeki. No to jest mój carry póki co. 2600 HP. Więcej niż Aidas. Więcej niż Adidas. No i pięknie. Dobra, jak na ten etap gry, to jest naprawdę kosmiczne wręcz. No i tak sobie ładnie poradził. Może kurde, Shimmerscale'a odłożyć też. Rel. To jest fajna rel. Bardzo mi się podoba. Tu mógłbym niby Guardiana wrzucić, ale to jest level 2, więc. A może zrobię tak i zrobię tak i przerzucę to tutaj na razie. I koniec. Nie ma naszego secisza, który nas kierować chciał całe życie. On nam obiecał 9 level. Ale jak to mówią, pozmieniał się landshaft i teraz Swain wraz z drugim smokiem płaczą. Ile tych łezek dostałem już? Nie za dużo? Chyba nie da się już więcej niż 3 dostać. Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest. Zobaczmy. Bachol.
Ach, Pachol, Pachol, co ja się z tobą mam? No lepszy byłby Garriott chyba teraz. Mniej obrażeń, ale większa tankowość. I wypadałoby Redemption wykorzystać gdzieś. Bo tyle łezek to ja potrzebować nie będę. Także gramy trzema jednostkami na bordzie i liczymy na to, że to jest wystarczające, żeby stawić czoło szybko kopkowemu siwkowi. Ten jest bez itemów, więc... Dobra, Swain. Jakbym miał chociaż Needlessa, to bym tutaj na tym Archangelu bazował i wygrywał jakoś, a tak to jest ciężko. Coś z tyłu by się przydało, żeby jakieś obrażenia robić, ale Aphelios level 1 to raczej jest za słaby. Ups. O kurde, chyba przegrałem. Nie mam itemków. No i dupa. Skończyły się święta. Co my tu ma? O! Rekombobulator, pyk! Proszę bardzo! Tylko, że troszkę mi się to skleiło nie tak, jakbym chciał. Ale dobra, jest. Rage Wing się przyda. Dobra, wejdźmy w level. Dołóżmy Rage Winga. Co ja mam z tym zrobić? Shapeshifter. Jakiś front dodatkowy? Ale to biednie wygląda. Dobra, lecimy w to. To co, więcej smoków? Więcej smoków może dam. Za mało smoków chyba jest. Ale Shyvana i Aurelion w 3-2 to jest chyba dobry ten... Dobra droga. Nie ma to jak grać sytuacyjnie, nie? Czyli szalony game playstyle. Tylko i wyłącznie taka droga jest ciekawa. Aj, dobra, co ja z tym zrobię, jak mam takie przedmioty, jakie mam? Natomiast dostałem to i dostałem to. Coś tutaj na ten front by się przydało. No i co? Kurcz. No nie wiem, no to jest moja kompozycja. Fajna? Rage Wing 4. Jakiś shapeshifter. Dobrze, że gnażysko się ulepszyło, bo byłbym takim totalnym gołodupcem już, a tak to chociaż jest jakieś ciało takie w miarę wytrzymałe, które jeszcze cecekuje no trochę. Taki mini Jace w sumie. Także jest git. Tutaj jakiś Jadzik może. Zaraz coś wyrzeźbimy z tego, no co tu dużo gadać. Papa Gaj Ptica. Ciekawe, co chłop miał w głowie, tworząc takie imię. Dobra, co my chcemy? Może piąstkę? Nie ma piąstki? Nie ma. Nie wiem, czy powinienem zostawać dalej przy tym moim pomyśle robienia smoków. Czy nie? No Needless chyba. Powinienem chyba rozebrać Aureliona i ubierać go w itemy pod AP. Tak myślę, no, tak powinienem chyba zrobić. Ale piękny stół. Ej, sprzedajmy to. Dobra, rozbierzmy ich. I zróbmy to odwrotnie. Czy nie?
Może na razie nie. Może się zastanowimy, żeby tego nie spierdzielić. Dobra. Dawaj, zrób tak. Bo ty jesteś dobrą jednostką, to ty musisz tu być. Yasuo musi być na tym stole. To jest stół pod Wietnam. Także ten stół bazuje na tym, że jednostki są tutaj w momencie, w którym ich nie powinno być i dlatego są silne, nawet jak nie mają itemów. Natomiast Aurelion już ma całkiem fajne itemki, no. Co tu dużo gadać. Co do Szywanki, to jeszcze się wstrzymamy chwilę, żeby jej nie spierdzielić, bo to jest slot, który może jednak warto wykorzystać jakoś dobrze. No i mamy 30 golda, let's go! I dostajemy do 40 golda nawet, jehej! Level 1 Brom. Brom is my friend. Ale oni tutaj będą kleić coraz lepsze stoły, przez co możemy dostać w cy. Tak się może wydarzyć. Szywana bez itemów zaraz straci swoją wartość. Na tej giełdzie randkowej. Oho! Mocny stół. Bardzo fajny tutaj jest Augmentior. Jayce by się tutaj przydał bardzo. Bo to dodatkowe CC-ki, no i Shapeshifter. Jakbym znalazł Jayce'a i Nidalkę, to powinienem wziąć póki co, żeby jakoś tutaj te Szywane wzmocnić. Zwłaszcza, że to byłby też Astral. Może dorzucić jeszcze jednego Astrala wtedy. Kurde. Bracia Yasuo, jak ja ich kurde kocham. Dobra, odbiliśmy ekonomię. Jest Dragon Mage. Jest Rakan. Rakan jest kozakiem. Zwłaszcza, że jest Ragewingiem. Co z tym Nomzim? Czy ja go zmieszczę tutaj? Chyba nie. To będzie trzeci smog, więc nie będzie mnie kosztował jednego slota, tylko dwa sloty. Czwarty smog kosztuje jeden slot. To jest takie piękne. Dobra, takie rzeczy mamy tu. Okej. Graves. Pa, 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 pa. Ej, myślę, czy coś z tego skleić już teraz? Chyba nie. Ale spuszuję sobie level, żeby dodać Rakala, bo to jest duże. I zrobię ekonomię. Gramy tutaj w Wietnam. Tu jest tak szalone tempo z naszej strony, że oni nie wiedzą, co się dzieje. My już jesteśmy na 8 levelu 4-1. I mamy smoki, i mamy Yasuo, mamy rzeczy. To jest właśnie tak powinno się grać. Na Masterze. Ajej. No nie no, tak się wszystko fajnie skleiło. Poszczęściło się, ale przynajmniej emocje są piękne. Natomiast jeśli chcecie więcej emocji, to zapraszam na streamki codziennie 21. A my tymczasem idziemy po szczyty gór. Czyli 9 level. Wow. Nie ufam tym rękawiczkom, kurczę, one mnie zgubiły już raz. Natomiast może im zaufać. Kurczę. Nie, weźmiemy to. No i co? I rozdacie itemki w takim układzie, żeby się regenerowali szybciej. Dobra, żeby troszkę wykorzystać Cybernetic, to jest plus 500 HP teraz dostaliśmy. Na dobrą sprawę za te komponenty. Więcej wytrzymałości dla naszego stołu. Oj, 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 macie rzeczy. No to Szywanka tutaj dużo nie wskóra. Także wierzę w tego Aureliona, że on się rozpędzi damage'owo i że jakoś ten front wytrzyma chwilę.
A z Gravesem różnie bywa, bo to potężny jest byk. Także chyba mogę przegrać teraz. Oj, Aurelion. Dobra, coś zabiliśmy chociaż. No właśnie, tu już widać braki w naszym teamie. Nie ma frontu kozackiego jakiegoś. No mógłbym teoretycznie porolować troszkę, ale... Ale jeszcze się wstrzymam. Odrobię ekonomię. Spróbuję chociaż do tej statuetki tutaj dojechać na dobrej ekonomii. Jajajaj. Tutaj jest Zeke, no to ustawimy w ten sposób. Leci Szywana! O, tutaj na ten stół przynajmniej mamy ceceki, więc... Ale to jest mocne. Dobrze, smoki! Pięknie! Nie przestawać! Dobra. 81 HP to jeszcze jest fajnie. Moglibyśmy wziąć Sorakę, żeby to trochę podkręcić, ale najbardziej chciałbym miecz, żeby mieć Shojinkę i Hextecha. Ale miecze są najbardziej kontestowane w tym secie. Natomiast miejmy nadzieję, że już sobie wyzbierali te miecze, co chcą. No właśnie, dobra, to mi dużo da. Bo teraz dużo łatwiej jest wyciągnąć tylko jeden miecz ze statuetki, niż wyciągnąć dwa. Dlatego też zrobimy Shorin, żeby ten smok szybciej robił rzeczy. Mamy upgrade'a, tutaj jest fajny smok też. No i jest, kurde, Nidalka, podtrzymajmy ją. Bo z tego się mogą wydarzyć rzeczy. Mógłbym potencjalnie, zamiast Yasuo oraz Brauma, wrzucić Zipiego, kolejny smok kosztowałby mnie jeden slot. No ale Yasuo, kurde, jest kozakiem, bracia Yasuo, jak ja ich, kurde, kocham. No przecież to jest znana wszystkim dobrze regułka. Natomiast tu jest gildia. Gildia jest mocna. Gildię można ze wszystkim kleić, tam są świetne jednostki. Pytanie, czy tak świetne jak Aurelion Sol? No dawaj, dawaj, Gwiazda Śmierci. To jest potężny ten Zippy. Oj, dużo wytrzymał. Ile on wytankował? 6 koła. Dobra, czuję się troszkę jakbym zagrał Cruel Pact. Przez to, jak to się wszystko wydarzyło, śmieszny. No i co? I mamy teraz opcję na 4 shapeshifterów. Tylko, czy to jest jakby dobra droga? Myślę, że to jest dobra droga. Myślę, że kurczesz, to jest dobra droga. Ale ustawmy go tu, żeby się szybciej odpalił. Co z tym Yasuo? O nie, Dragon Monster, Juniaczek! Nie wiem, czy mamy taki front, żeby to ustać. Aż gwiazdy go pochłoną, to raczej nie wystarczy nam czasu na to. Jak możecie, to grajcie Dragon Monster Nunu, to jest chyba najlepsza kompozycja teraz. No ale się objadł. No, musiałbym jeszcze ze dwie gwiazdy odpalić, nie zdążę. A może zdążę? Zdążyłem! Dobra, jest pięknie. Aj, dobra, tutaj potrzebujemy miecza przede wszystkim. I Rabadon Cup. Dobra, dawaj, Szywana będzie podrzucać wszystkich też.
Dobra, co my tutaj mamy? Takie rzeczy. Brać takiego tutaj ciapciusia. Może wezmę. Podbijemy sobie tak. Tak. I może jeszcze tak. I tak. I teraz zrobimy sobie leczonko oraz opeszywankę. Ha, pięknie. No jest grubo. Jak przypierdzieli z tego AP, to będzie się działo. Ma też dużo HP, potencjalnie po przemianie. No ten stół nie jest zupgrade'owany, ale przynajmniej mamy już dobre itemki. Zobaczmy, co ta szywana teraz zdziała. Wow, potężny stół, ale ja wierzę, że ta szywala zrobi rzeczy. Dobra, byleby się odpaliła szybko. I leci. Uwaga. I co? Dobra, no dopiero po wylądowaniu zaczęła te obrażenia tak stakować mocno, bo samo lądowanie nie wzbudziło naszego szacunku. Kurde, jak to idzie. No idziemy pod ten 9 level, bo to aż szkoda nie zagrać tego w ten sposób. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że to jest najpiękniejsza gra, jaką gram w TFT. Zobaczymy, jak się zakończy. W sensie, no, w tym sezonie. Bo jakby ilość tutaj random encounterów, jaka się wydarzyła po drodze, jest naprawdę ciekawa. Spuszczajmy level, żeby utrzymać tutaj to wszystko. Mogę tak zrobić. Ale chyba chcemy shapeshiftera. Kurczę, źle to przemyślałem. Dobra, dawaj tutaj Guardiana na razie. Zrobimy ekonomię z tego zipiego jednak. Tutaj powinienem chyba wygrać. Chociaż jest Yasuo potężny, ale mamy ceceki. Szywana już coś tam odpaliła. O nie, Yasuo się dostał na backline. No nie! Tego się nie spodziewałem. Shyvana, musisz to kierować. Jak ona się kręci za nim. No i patrzcie. Te matchupy, które myślę, że wygram, to przegrywam, a te, które myślę, że przegram, to wygrywam. Natomiast jesteśmy w top 3? Top 4. Ciekawie jest. Jest ciekawie. Mógłbym teraz pomyśleć chwilę i zrobić taki myk. Czy to jest dobre? To nie jest dobre, kurde, co ja zrobiłem? Coś mi się pomyliło. Dobra, idziemy stąd. Ej, mam dwie nidalki teraz. Dobra, coś mi się pomyliło bardzo. No już mi tego zabijają. O Boże, dobra, muszę tutaj porolować już. Bo nie podoba mi się to, że oni dobrze grają. Jak oni już takie trójki tutaj mają, to ja nie wiem. Oj, 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 ciężka sprawa będzie, powiem wam, przyjaciele. Bo ja temu Rengarowi to nic nie zrobiłem. Ciekawe, czy jest ktoś, kto jest w stanie wyeliminować tego chłopa z tym Rengarem. Natomiast... Co ja mam wziąć tutaj? Jeszcze jeden Rabadon na ten? Dobra, biorę Rabadon. Będzie szywana na maksymalnym AP i będziemy liczyć na to, że to coś da. Terra Zoe. Może Zoe, kurde, zrobić. Zoe jest spoko na pewno. Oj, powinienem tutaj już rezygnować chyba z tego. Dobra, nie przemyślałem tego jeszcze.
Nie wiem, kurde, robię dziwne rzeczy teraz. Muszę to jakoś dobrze skleić. Natomiast co, uda się tutaj z kimś wygrać? Mamy, w tym matchupie mamy trochę dużo czasu na gwiazdy, więc... Więc liczymy na to. Jeszcze jedna gwiazda, zanim zginiemy. Oj, dobra. Czyli to jeszcze nie to. Bardzik. Bardziku, ty byś się przydał tutaj. Teraz smok chyba zajmuje jeden slot. Tak czy nie? Kurczę. Dawić tak na razie? Dobra, muszę najpierw smoka wstawić, wtedy dostanę team size i mogę dołożyć jakąś jedną jednostkę. Tak to działa, ja już się mylę, kurde, i mój Yoshi niestety nawet nie wysiusia się na nich. Strasznie szybko mi ten Yasuo wjeżdża na backline, muszę coś z tym zrobić. Ale na razie jestem jeszcze za głupi na to, bo rzeźbię coś w smokach, co mi nie wychodzi. A ten z każdym wygrywa. Dobra, to jest fajne. Więc co? Więc teoretycznie... Mogę zmieścić smoka, a potem dołożyć coś, tak? Nie? To znaczy mogę, tylko ten smok nie zwiększa mi liczby przecież, no tak, bo to jest powtórka. No tak. Czyli taki Aidas byłby najlepszy tutaj. Albo Shiyu. Bo wtedy mógłbym się zgrupować. A Daidas jest może tutaj gdzieś? No jest. To czy to? No wtedy to chyba to. Wtedy chyba to. Mógłbym te tery zbierać, ale mnie nie stać na to, a chciałbym upgrade'y zrobić. Teraz się tak ustawiłem, że Rengar mi od razu nie bije Oshina. Więc może wysiusiamy się chociaż raz. Zmniejszymy obrażenia, jakie przyjmujemy. O, nawet go ogram. Czyżbym się stał najsilniejszy w tym lobby teraz, w tym momencie? Cyk. I kasujemy go. No, możecie mi podziękować, ciapciusie. Ocaliłem wasze hapeki. To może jeszcze poczekajmy chwilę, żeby móc coś porolować, bo te smoki są tak drogie, że aż mi się odechciewa. Pójdziemy na drugą stronę. Zobaczmy, co ja mogę tutaj podrzucić. Dobra, zrobię taki, podrzucę... Tu. I zobaczmy, czy trafiłem. Trafiłem! Dobra. Mamy troszkę czasu. Szywana już leci cecekować. Bart też ich spowalnia. A, on tutaj ma to! O kurde, dobra, zabiłem mu zaję, więc już chyba jest GG. Pięknie, dobra, kto został? O, to ja siusiam na niego teraz. O, dalej jest silniejszy, kurde, dobra, trzeba zupgrade'ować. Jak zupgrade'ujemy, to jest GG. Tak myślę. Dobra. Cyk. 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 No please! No nie ma, no co mam poradzić? Dobra, ale chciałbym chyba na drugą stronę iść, czy nie?
Może podrzucę mu tego Yasuo. Bo wydaje mi się, że ten Yasuo jest największym problemem. Bo on strasznie szybko cecekuje mnie. O, Bardzik! Kurde, Bardzik, jaki ty jesteś kozak! Jak to Yasuo cecekuje mnie? Bardziku, dobrze robisz, naprawdę jesteś kozakiem. Ale chyba to za mało dalej. No potrzebuję, żeby ten Auschwitz był silniejszy, kurde. A nie chcą mi się zapgrade'ować. Coś pod ten łuk? Może statika po prostu wezmę. To Auschwitz zrobi troszkę większe obrażenie, jak resy spadną. No i liczymy na to, że wreszcie jakiś upgrade, czy Vala albo Auschwitz, no please. Come on! Chociaż jeden smok? Dobra, jest jeden smok. Dobra, może tak być. Teraz podrzucę Deidre. Taki mam plan. Tylko nie wiem, czy Auschwitz dobrze, że jest tutaj w narożniku, bo teraz... No dobra. Auschwitz ma level 2. Zobaczmy, czy podziała dobra. Bart leci już. Nie złapał Yasuo, niedobrze. Mayday, mayday. Dobra, siusiamy. O kurde. Dawaj, zioń. I siusianko ostatnie. Ciężka przeprawa to jest naprawdę. Ale pojawiła się nadzieja. Pojawiła się nadzieja. Dobra, podrzućmy tego Yasuo na razie, bo w Deidre teraz nie trafię pewnie. Znaczy może jakbym z Q celował, to może bym trafił, dobra, ale Yasuo to zawsze też jest dobry hit. Pięknie, na długo go cecekujemy, to jest dobry znak i teraz siusiamy. Ja nawet nie wiem, czy Yasuo podrzucenie to nie jest lepsze niż ta Deidre. Okej. Okay. No szkoda tej Szywany, że się nie ulepszyła, bo to byłoby naprawdę duże. Ale nie można mieć wszystkiego. A Oshin to jest i tak w sumie też ten. Ej, w ogóle to jest ta sama ikonka co Dragon's Blessing od Dragon Mancerów, czyli oni wyznają Oshina. O kurde. Rozkminiłem. Cyk, cyk. No i dobra, spróbujmy. No dobra, to jest jakiś upgrade. No i poka, co ty tutaj masz? Tu jest Yasuo. Gdzie on go może przestawić? On go nie przestawia, on cały czas Deidre broni, a Yasuo jest tak naprawdę najgorszy. Przestawił go! O, zaskoczył mnie, dobra, zobaczmy, czy mamy szansę w takim zestawieniu. O kurde, on jednak podziałał tutaj. Ale Bart na szczęście dobry jest. No nie, Yasuo żyje i podrzuca Auschwitza. Dobra, Bart MVP i siusiamy. Let's go. Nawet w takiej sytuacji wygraliśmy. Nice. Pięknie. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na streamek 21. Kocham was. Cały. See.